Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię do nauki matematyki na maturze na poziomie rozszerzonym. Dzisiaj zajmiemy się wartością bezwzględną. Zapraszam. Wartość bezwzględna, niby wydaje się takie pojęcie dosyć proste, no bo czymże jest wartość bezwzględna z liczby na oś liczbowej? Jest to jej odległość od zera na oś liczbowej. Definicja wartości bezwzględnej wykorzystywana w zadaniach na rozszerzenie jest dużo bardziej złożona, prawda? W przypadku wartości bezwzględnej czasem znaki zmieniamy, czasem znaków nie zmieniamy. I głównie tym będziemy zajmować się na tym spotkaniu. Będziemy właśnie wykorzystywać definicję wartości bezwzględnej do różnego typu zadań. Przede wszystkim musisz umieć rozwiązywać równania z wartością bezwzględną i to różnego stopnia, nierówności z wartością bezwzględną, wykorzystywać właśnie wartość bezwzględną do rozwiązywania zadań z parametrem, ponieważ w takich zadaniach też może gdzieś tam wartość bezwzględna być uwikłana. Możemy też spotkać się z wartością bezwzględną przy okazji rysowania wykresów różnych funkcji i umiejętne odczytywanie z wykresu pewnych własności. Do tego wszystkiego przydaje nam się wartość bezwzględna. Dlatego dobra jest propozycja, żeby zacząć naukę na poziomie rozszerzonym od właśnie tego, czego w zasadzie nie ma na poziomie podstawowym. Od wartości bezwzględnej, uwikłanej właśnie w trudnych zagadnieniach matematycznych. Więc ja zapraszam Cię do rozwiązywania razem ze mną zadań, tych zadań, które postanowiłam przygotować, wybrać spośród różnego typu zadań, które znajdują się na rynku w różnych podręcznikach, zbiorach zadań, testach maturalnych, arkuszach maturalnych. Postanowiłam wybrać te, które moim zdaniem fajnie by odzwierciedlały tą naukę i fajnie by odzwierciedlały to, co musimy umieć na maturze z wartości bezwzględnej. A więc zapraszam serdecznie. Zadanie numer 1. Dane są zbiory U. Zbiór U jest to ogół takich x'ów, które są liczbami rzeczywistymi i spełniające nierówność. x² dodać wartość bezwzględna z x minus 2 jest większa lub równa od 0. Natomiast zbiór W jest to ogół takich x'ów, które oczywiście też są liczbami rzeczywistymi i spełniają taką nierówność. Wartość bezwzględna z x plus 2 minus 5 jest mniejsza od 0. Mamy wyznaczyć zbiory U, zbiór W oraz zbiór U, część wspólna z W. Natomiast w podpunkcie B mam sprawdzić, czy taka równość jest prawdziwa, że dopełnienie zbioru U, czyli U' to się równa W minus U. I mamy to sprawdzić w podpunkcie B. No ale zanim w ogóle zabierzemy się do podpunktu po prostu B, musimy przejść przez podpunkt A. Tak czy siak, no zbiór U wydaje nam się dosyć skomplikowany. I popatrz, zaczęłam od zadania takiego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będziemy mieć pojęcie zbiorów, przedziałów, wartości bezwzględnej, nierówności z wartością bezwzględną. W zasadzie ten początek, te podwaliny matematyki bardzo ważne. To, że w zbiorze U są liczby rzeczywiste, to nam niewiele wnosi, bo my wiemy, że najszerszy zbiór, jaki jest w szkole średniej, to są właśnie liczby rzeczywiste. My musimy popatrzeć na tą nierówność. I teraz naszym zadaniem oczywiście na początek będzie rozwiązać tą naszą nierówność. I teraz w tej nierówności oczywiście uwikłana jest wartość bezwzględna. I tak. Nie jest to prosta nierówność z wartością bezwzględną. Dlaczego? Dlatego, że wartość bezwzględna jest nałożona na x, ale oprócz tej wartości bezwzględnej, w której występuje x, jest jeszcze x akurat w tym wypadku przed wartością bezwzględną. Zatem w takiej sytuacji no nie mamy wyjścia. Musimy rozpatrzyć dwa przypadki. Dlaczego? Dlatego, że wiesz o tym doskonale, że pod wartością bezwzględną albo będzie liczba dodatnia, albo będzie liczba ujemna, no w szczególnym przypadku może być oczywiście 0. Więc to nam nasuwa różne postępowanie. My różnie będziemy postępować. Czyli tak, pierwszy przypadek będziemy robić, kiedy to, co pod wartością bezwzględną jest liczbą dodatnią bądź równą od 0, prawda? Czyli x jest większy lub równy od 0. I teraz zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza nierówność. Będzie tak, x² dodać i uwaga, jeżeli jest liczba dodatnia bądź równa 0, tak nam nakazuje definicja wartości bezwzględnej, to wtedy opuszczamy tak zwyczajnie, prosto wartość bezwzględną, żadnego znaku nie zmieniamy. I teraz popatrz, wyszła nam nierówność kwadratowa. No to już każdy wie, że to trzeba deltą policzyć. Przypominam, b², czyli 1 minus 4 razy 1 razy minus 2 w tym wypadku, czyli nasza delta wyjdzie po prostu 9. 1 dodać 8, czyli 9. Pierwiastkujemy naszą deltę. czyli mamy 3, no i liczymy sobie x1 minus b, czyli minus 1, minus 3 nad 2 razy 1, no to nie będę pisała, nad 2 i mamy minus 4 nad 2, czyli minus 2. Nasze x2 z kolei to będziemy mieć minus 1 dodać 3 nad 2, zgodnie oczywiście ze wzorami, które na pewno doskonale znasz, czyli będzie 2 nad 2, czyli 1. Dalej, to przypominam była nierówność kwadratowa. A nierówność kwadratowa, mój drogi, zawsze kończy się podaniem przedziału, tak? Oczywiście chyba, że jakieś mamy ograniczenia, ale podajmy przedział, ale nie od razu, narysujmy sobie to. Czyli zaznaczamy minus 2, zaznaczamy 1 na osi liczbowej, rysujemy parabolę. Ze względu na to, że a wynosi 1, czyli ramiona są skierowane do góry, ta parabola będzie wyglądała tak. Tu ma wartości dodatnie, tu ma wartości ujemne. Mnie interesowały wartości oczywiście większe lub równe od zera. Czyli ja będę miała x należy od minus nieskończoności do minus 2, domknięte, bo bądź równość. I później mamy od 1, czyli suma od 1 do plus nieskończoności. I teraz jest problem taki, że często młodzież zapomina o tym, że jak już rozwiązali tą nierówność, trzeba wrócić do początku przypadku, do założenia. A założenie było takie. Powiedzieliśmy, że wartość bezwzględna nasuwa nam dwa przypadki. Każde rozwiązywanie dalszych części jest związane z uwzględnieniem założenia. Czyli ja muszę podsumować mój przypadek. Czyli jakby podać odpowiedź do pierwszego przypadku. Czyli odpowiedź do mojego pierwszego przypadku będzie uwzględniała, że x-y mają być większe lub równe od zera. Tu jest gdzieś 0, prawda? I ja nakładam na to, na moją tą oś liczbową, mogę nałożyć jeszcze ten przedział. Czyli ostatecznie ja zapiszę, że rozwiązaniem w pierwszym przypadku są tylko te liczby, które są większe lub równe od 1. Czyli mamy x należy od 1 do plus nieskończoności. No to teraz drugi przypadek, czyli x mniejsze od zera. Jak teraz będzie wyglądała nasza nierówność? No będzie tak, x kwadrat i teraz, jak jest pod wartością bezwzględną liczba ujemna, no to trzeba zmienić, opuszczając wartość bezwzględną znak. Czyli nie będę miała x, tylko minus x. Minus 2 jest większe lub równe od zera. Popatrz, ta nierówność, no też jest kwadratowa. Ona nie różni się wiele od tej. Oczywiście delta będzie taka sama, więc ja nawet przepiszę od razu 9 pierwiastek z delty to też będzie 3. Tu może tak oddzielę, żeby to nam ładnie tutaj wyglądało, a żeby jednak miejsca dużo nie zabrać. Pierwiastek z delty to będzie 3, ale x1 mi się będzie różniło, dlatego, że będę miała minus b, czyli 1 minus 3 nad 2, czyli będę miała minus 2 nad 2, czyli minus 1. A x2 to będzie 1 dodać 3 nad 2, czyli to jest 4 nad 2, czyli to jest 2. To są po prostu liczby przeciwne do tych, które nam wyszły w tym pierwszym przypadku. No dobra, ale w dalszym ciągu ja to muszę narysować. Czyli rysujemy sobie, zaznaczamy teraz minus 1 i 2, bo rozwiązujemy nierówność kwadratową. Oczywiście ramiona skierowane w górę. Tu plusy, tu minusy. Ja dalej muszę odczytać większe lub równe od zera. Czyli podajemy x należy, patrzymy sobie na naszą oś liczbową, oczywiście bądź równe, dlatego tutaj kółeczka są zamalowane i podajemy x należy od minus nieskończoności do naszej minus 1 domkniętej, suma od 2 naszej domkniętej do plus nieskończoności. Skoro tak, to teraz nakładam moje założenie. Założenie, które było zawarte na początku mojego przypadku, czyli x mniejsze od zera. Tu jest moje 0, trzeba oczywiście dobrze tutaj zaznaczyć. X mają być mniejsze od zera, kółeczko otwarte, czyli jaki to będzie przedział? Będzie to przedział od minus nieskończoności do minus 1 domkniętej. Czyli teraz podsumowując, mój zbiór A, bo popatrz, do mojego zbioru w tym wypadku U, no U czy A sobie nazwiemy jak chcemy, wiadomo, to do mojego tego pierwszego zbioru ja muszę uwzględnić dwa przypadki. Z pierwszego przypadku wyszło mi to, jest ok, z drugiego przypadku wyszło mi to, jest ok. Czyli mój zbiór U będzie składał się z sumy tych dwóch kawałków. Czyli będzie od minus nieskończoności do minus 1 domknięte, suma od 1 domkniętej do plus nieskończoności. No pięknie oczywiście wygląda, prawda? No ale to tak dojść do tego, no to jest nie lada wyczynem. Dobrze, to teraz przechodzimy do mojego zbioru W, no bo już U mamy, teraz W. W tym zbiorze W mamy taką nierówność. Wartość bezwzględna z x plus 2 minus 5 jest mniejsza od 0. No, nie wygląda to na trudną nierówność. Dlaczego? Bo ja minus piąteczkę przerzucam, czyli mam tak. I teraz pamiętamy, że jest to prosta nierówność z wartością bezwzględną. Dlaczego prosta? Ponieważ niewiadoma jest tylko pod wartością bezwzględną. Tutaj jest liczba, a jak jest liczba, to ja mogę to bardzo szybko, szybkim sposobem, w zasadzie z takich podstaw wartości bezwzględnej to rozwiązać. Czyli opuszczamy wartość bezwzględną i zapisujemy x plus 2 jest mniejsze od 5 i moje x plus 2 i pamiętasz, to było tak, zmieniamy zwrot, zmieniamy znak, czyli większe od minus 5. Przerzucamy, czyli będziemy mieć x mniejsze od 3 i x większe od, tutaj też przerzucam, czyli będzie minus 5 minus 2, czyli minus 7. Możesz to rysować, ale już nie parabolę. Tu już byś musiał narysować przedziały, ale myślę, że jak popatrzysz, to będziesz to widział. Będzie to przedział od minus 7 otwartej do 3 też otwartej i to jest w zasadzie koniec. Więc możemy zapisać sobie teraz nasz zbiór W. Nasz zbiór W to jest po prostu ten przedział. Tu nie było przypadków, tu nie było gdybania, analizowania, a w pierwszym przypadku tak, a w drugim tak. Dlaczego? Bo była prosta nierówność z wartością bezwzględną, którą się bardzo szybciutko rozwiązuje. No to mamy już U, mamy W, no to zapiszmy sobie teraz U, część wspólna z W. Myślę, że powinieneś to widzieć. Jeżeli tego nie widzisz, no to musisz sobie to narysować. Myślę, że ja tutaj narysuję, dlatego żeby było to wygodnie, żeby nie było wątpliwości. I tak, zaznaczę mój zbiór W od minus 7 do 3. Kółeczka oczywiście otwarte, zamalujemy. To jest zbiór W. Ja tu może podpiszę w środku W. Natomiast zbiór U mamy tak, od minus nieskończoności do minus 1, czyli tu będzie gdzieś minus 1, kółeczko zamalowane, troszkę wyżej zakreślę w drugą stronę i jeszcze będzie od 1, 1 jest z kolei gdzieś tutaj i do plus nieskończoności też zamaluję na czerwono, podpiszę, że to jest U i to jest U. I teraz, co jest częścią wspólną? No oczywiście to, gdzie się elementy, gdzie się nam te kreseczki nachodzą, gdzie się pokrywają, prawda? Czyli tak, od minus 7 otwartej mamy do minus 1 domkniętej, suma i znowu mamy kolor czerwono-czarny od 1 domkniętej do 3 otwartej. Wyznaczyliśmy część wspólną, czyli przypominam, tam, gdzie nam się podwójnie kreskuje, tam się wyznacza część wspólną. Dobrze, no to ostatnie, to był cały w zasadzie podpunkt A. Został nam jeszcze do analizy podpunkt B. Ja też tutaj oddzielę, chociaż nam się może to sprzydać jak najbardziej. Podpunkt B. U'. U' to jest nic innego jak dopełnienie zbioru U do całej osi liczbowej. Czyli popatrz, mój zbiór U to jest ten mój czerwony na osi liczbowej. Jak ja bym go chciała dopełnić, czyli wypisać, no wymienić przedział, bo wypisać elementów się nie da, ale wymienić przedział, który będzie dopełnieniem do osi liczbowej, to by mi została ta dziura tutaj. Czyli od minus 1 otwartej do 1 też otwartej. Od minus 1 do 1 przedział obustronnie otwarty. Natomiast z kolei, gdybym ja chciała wykonać W, tak jak tutaj mam odjąć U, to popatrzmy, od mojego czarnego przedziału odejmuję ten czerwony. Jeżeli ja to odejmę, ten czerwony, to ja mam też przedział od minus 1 do 1, bo pamiętaj o tym, że minus 1 ci się odejmie, więc musi być nawias otwarty, 1 ci się odejmie, to też musi być nawias otwarty. Czyli czy ja mogę zapisać, że moje U' to jest W minus U? No jak najbardziej, pewnie, że mogę tak zapisać. Czyli ta moja równość po punkcie B jest spełniona. Popatrz, co w tym zadaniu myśmy powtórzyli. Po pierwsze, powtórzyliśmy prostą nierówność z wartością bezwzględną. Dalej, powtórzyliśmy taką bardziej skomplikowaną nierówność z wartością bezwzględną, która wymagała od nas analizy przypadków dwóch i podsumowania zbioru. Następnie powtórzyliśmy działania na przedziałach. Część wspólna, dopełnienie, różnica. W jednym zadaniu, no ogrom wiedzy po prostu. Zadanie numer 2. Z podanego równania, to równanie wygląda tak. 3 podzielone przez x plus 1, dodać 1 podzielone przez y minus 3 równa się 1. Wyznacz y jako funkcję f zmiennej x i narysuj wykres funkcji y równa się wartość bezwzględna z f od x. Tutaj będziemy w tym zadaniu mieć wykorzystanie wartości bezwzględnej, ale bardziej pod względem właśnie rysowania wykresu funkcji, gdzie na funkcji nałożona jest wartość bezwzględna. To też jest oczywiście związane z samym pojęciem wartości bezwzględnej oczywiście. Więc pierwsze polecenie. Mamy wyznaczyć z tego y i zapisać funkcję f od x, ale zanim to zrobimy, pamiętajmy o napisaniu założenia. Czyli założenie do naszego zadania jest takie, żeby te równanie miało sens, to x nie może być minus jedynką, a y nie może być trójką, bo wtedy w mianownikach byłoby 0, a pamiętamy, przez 0 nie wolno dzielić. No to jaki tutaj mamy pomysł? Oczywiście najlepszym chyba pomysłem byłoby ustalić wspólny mianownik do tego, no bo trzeba dodać. Czyli wspólnym mianownikiem będzie iloczyn dwóch mianowników. Ja to oczywiście zapiszę na razie w takiej wersji, czyli ja przepisuję dwa mianowniki i teraz tu mam trójeczkę, a dołożyłam y minus 3 do góry też absolutnie. Tu mam jedynkę, ale skoro do mianownika dołożyłam x plus 1, do licznika też muszę, bo ja muszę rozszerzyć przez to samo licznik i mianownik. Czyli będę miała tak, 3y minus 9 jak pomnożę, dodać, tu będę miała x dodać 1 i to podzielone jest przez, tutaj pasowałoby mi to wymnożyć, czyli xy dodać y, każdy z każdym minus 3x minus 3 i to się równa oczywiście 1. No to co możemy zrobić? No wiele nie zrobimy, ale coś musimy. Najprościej byłoby to oczywiście pomnożyć na krzyż, czyli jakbym tutaj dopisała nad 1, czyli to razy tą, to będę miała 3y plus x i tu minus 9 plus 1 to jest minus 8, to się równa, to pomnożę z tym, będę miała xy plus y minus 3x minus 3. No jest to dosyć trudne równanie, ale kazali nam z tego y. Czyli wszystko, co ma y, leci na jedną stronę. Czyli tak, tu jest y i tu jest y. A wszystko, co nie ma y, na drugą stronę. Czyli mamy tak, 3y, tu przerzucę, będę miała minus y, czyli 2y, minus xy, bo to przerzucam, to się równa. Teraz tak, tu mam minus 3x, ale tu będę miała jeszcze minus x, czyli minus 4x i tu mamy minus 3 i tu będę miała plus 8, czyli od razu napiszę plus 5. No to co zrobić, żeby y? No trzeba oczywiście wyłączyć przed nawias y. Mam 2 minus x w nawiasie i tu przepisuję. Dzielę obustronnie przez 2 minus x i zapisuję, że mój y będzie miał wzór taki. Minus 4x dodać 5 podzielone przez 2 minus x. Oczywiście to jest bardzo dobry wzór, aczkolwiek jeżeli przed x-ami są minusy, to możemy sobie tak pomyśleć, a pozmieniamy znaki. Ale uwaga, jak chcę zmienić znaki, to pamiętaj, i u góry, i na dole. Bo tak jakby wyciągam minusa przed nawias, dzięki czemu mi się znaki zmieniają. Czyli będę miała 4x minus 5 u góry, a na dole jak znaki zmienię, będę miała x minus 2. I teraz ja otrzymałam funkcję, ja tą funkcję tutaj zapiszę, ja otrzymałam funkcję w postaci 4x minus 5 podzielone przez x minus 2 i pamiętamy, że teraz mamy narysować wykres tej funkcji, a później nałożyć wartość bezwzględną, czyli przypomnieć sobie, co nam robi nałożenie wartości bezwzględnej na funkcję, jeżeli chodzi o wykres, to zaraz. Ale to jest funkcja wymierna. No ja niby nie powtarzam teraz funkcji wymiernych, ale tak się składa, że wiesz, ucząc się do matury rozszerzonej z matematyki, to ty nie możesz się ograniczyć do innego działu. A że ja dzisiaj robię wartość bezwzględną, to czyli sama wartość bezwzględna. Nie, nie, nie. To jest przygotowanie do matury. Ja będę pomiędzy działami, będę mieszała tymi działami. Tak, ale głównym punktem tego naszego spotkania jest oczywiście wartość bezwzględna. To jest główny punkt. Natomiast mieszamy, mocno mieszamy różnymi tutaj po prostu działami. Dobra, no to skoro tak, to pamiętamy, jak to się robiło. Ja tu będę przepisywała, jak to się robiło. Była taka metoda, żeby ładnie było widać przesunięcie o wektor, bo to jest funkcja homograficzna. Robiło się tak, mianownik się przepisywało, natomiast do licznika wpisywało się dokładnie ten sam mianownik i uzgadniało się xy, czyli tu przed x-em była czwórka, czyli 4x, to tutaj muszę przed nawiasem dać czwórkę, żeby mi się zgadzało. I teraz wymnażamy 4 razy x, to 4x, zgadzamy się. 4 razy minus 2 to jest minus 8 i ja muszę pomyśleć, co dodać, żeby wyszło minus 5. No dodać 3. Minus 8 plus 3 to jest minus 5. Dzięki czemu ja teraz mogę zapisać to na dwóch po prostu ułamkach. Czyli pierwszy to będzie taki ułamek, a drugi to będzie taki ułamek, czyli plus 3 nad x minus 2. Czyli f od x to się równa. No niestety tutaj nic mi się nie skróci, więc ja to napiszę najpierw 3 nad x minus 2, a tutaj pięknie x minus 2 z x minus 2 się skraca dzięki tej metodzie. Czyli mam plus 4. Czyli, żeby narysować wykres tej funkcji, ja muszę wystartować od funkcji 3 nad x, przesunąć ją o wektor o współrzędnych 2 i 4, dzięki czemu otrzymam właśnie ten wzór tej funkcji, czy w takiej postaci, czy w tej, to jest to samo, tylko inaczej napisane. I później będę musiała nałożyć wartość bezwzględną na na całej funkcji, dzięki czemu otrzymam wykres funkcji, jak ja to narysuję oczywiście w układzie współrzędnym, otrzymam wykres funkcji, która będzie miała taki wzór. Wartość bezwzględna, a pod nią będzie 3 nad x minus 2 dodać 4. Oczywiście taka wersja może być, prawda? Bo ta funkcja może być, jest to fajna postać, ale może być również ta funkcja, bo to jest dokładnie to samo, tylko inaczej wygląda po prostu. Ta sama funkcja inaczej wyglądająca. No więc tak, najpierw zacznijmy od tej funkcji. Można tabelkę, można od razu, chociaż myślę, że większość pewnie lubi tabelkę sobie zrobić, czyli mamy tak, jedynkę wziąć, trójkę, minus jedynkę, minus trójkę, żeby się fajnie dzieliło. 3 nad 1 to 3, 3 nad 3 to 1, 3 nad minus 1 to minus 3 i 3 nad minus 3 to minus 1 i zaznaczamy. Dla jedynki mamy trójeczkę, dla trójeczki mamy jedynkę, dla minus jedynki mamy minus trójeczkę i dla minus trójeczki mamy minus jedynkę. Rysujemy oczywiście wykres funkcji, staramy się dosyć dokładnie narysować ten wykres, prawda, żeby było ładnie, no ale musisz pamiętać, że to jest hiperbola. To nie ma tak, wiesz, że będziesz się zastanawiał, no to już jest, uczymy się już zadań takich powtórkowych do matury. Tu wartość bezwzględna, tu hiperbola, tu jakieś przekształcenia na równaniach, prawda, no wszystko naraz po prostu. Dobra, przesuwamy o wektor 2, 4, czyli 2 w prawo, czyli tutaj na dwójce narysujemy sobie asymptotę oczywiście i 4, 1, 2, 3, 4 do góry, czyli będziemy mieć tu asymptotę. I ja teraz narysuję ten wykres, przesuwam te kropeczki, w zasadzie przesuwamy 2 w prawo, 4 do góry, 1, 2, 3, 4 tutaj, 2 w prawo i 1, 2, 3, 4 tutaj przesuwamy, dalej tą kropeczkę, 2 w prawo i 4 do góry. I tą kropeczkę, 2 w prawo i 4 do góry, 1, 2, 3, 4, jakkolwiek i ja to zaznaczę i narysuję. No tutaj wiadomo, że problem jest taki, że jak nie mamy tyle kolorów, no to jest problem, nie? Jak nie mamy kolorów, jak to zrobić, no ale i tak to jeszcze nie jest koniec, ja czerwonym kolorem narysuję już tą ostateczną funkcję. No i teraz musimy narysować wykres funkcji, która wygląda tak, ma wartość bezwzględną nałożoną na całej funkcji. Czyli jednym słowem, zgodnie z definicją wartości bezwzględnej, jest tak, że jeżeli wartość bezwzględna jest na liczbie dodatniej, no to pozostaje bez zmian, a jeżeli jest na liczbie ujemnej, to jest zmiana znaku na liczbę dodatnią, prawda? Zatem zastanówmy się, mamy tutaj nasz wykres, oczywiście ten przesunięty o wektor i teraz zastanówmy się, która część wykresu ma wartości dodatnie, bo nas interesują wartości. No oczywiście ta, która leży nad osią x, czyli ja tą część, która ma wartości dodatnie poprawiam, no tak kolorem czerwonym falowane i tutaj też są wartości dodatnie, aż do tego momentu, popatrz, są wartości dodatnie. Tutaj już są wartości ujemne i one następują, one są odbite, prawda? Następuje odbicie ich symetrycznie względem osi x, bo one mają wartości ujemne, więc musi być zmiana zgodnie z definicją wartości bezwzględnej na wartości dodatnie. Czyli ja to odbijam i będę miała tutaj taką część. No ja ją tak zamaluję też falowane, żeby było wiadome, który to jest ten wykres ostateczny. Czyli moja funkcja y równa się wartość bezwzględna z f od x u mnie jest narysowana taką falowaną linią czerwoną. Jest to ta część, ta część i ta część. No taki skomplikowany wykres, ale no na poziomie rozszerzonym to jest po prostu norma. Zadanie numer 3. Ze zbioru rozwiązań nierówności, i ta nierówność wygląda tak. Jest to wartość bezwzględna, a pod nią jeszcze jedna wartość bezwzględna z x minus 1 i za tą mniejszą wartością bezwzględną plus 3 i to zamykamy tą dużą wartość bezwzględną, jest mniejsze od 5, czyli w wartości bezwzględnej pojęcie trudne, bo jest jeszcze jedna wartość bezwzględna i mamy wybrać wszystkie te liczby, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2. Czyli zadanie składające się jest jakby z dwóch części. Po pierwsze, musisz umieć rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną, tak? I to jeszcze taką podwójną. I później jeszcze zastanowić się nad tym pytaniem. No ale no nie damy rady przejść do tego pytania, skoro jeszcze nie rozwiązaliśmy. Więc zaczynamy rozwiązywać. Po pierwsze, musimy się zastanowić, bo wygląda to nam na trudną nierówność z wartością bezwzględną, ale to nie jest do końca trudna. Dlaczego? Dlatego, że niewiadoma x jest wewnątrz tej jeszcze najmniejszej w ogóle wartości bezwzględnej. Czyli poza tą niewiadomą x, która tutaj się znajduje, nie ma nigdzie niewiadomej. Są same liczby. Więc możemy zrobić tak jakby tą naszą nierówność rozebrać z wartości bezwzględnej. No bo wiesz, wartość bezwzględna jest trudna, my się chcemy jej pozbyć za pomocą odpowiednich metod. Czyli po pierwsze tak, najpierw pozbędziemy się tej wielkiej wartości bezwzględnej zgodnie z zasadą rozwiązywania prostych nierówności z wartością bezwzględną. Czyli przepisujemy wnętrze, jakie ono by nie było. I teraz, żeby na wartość bezwzględną to wnętrze było mniejsze od 5, to to wnętrze musi być mniejsze od 5 i to wnętrze, ja przepisuję, musi być większe od minus 5. Po prostu musi spełniać dwa warunki. Bo wiesz o tym, że jak jest na przykład liczba minus 6, to ona na wartość bezwzględną daje 6 i już by nie było spełnione. Dlatego musi być z tej strony też ograniczenie, żeby za daleko w minus nieskończoność nam nie poszło. No dobra, no to teraz tak, no, tą trójeczkę widzimy, przerzucamy, czyli mamy wartość bezwzględna z x minus 1 jest mniejsza od 2. I wartość bezwzględna z x minus 1 jest w tym wypadku większa, trójeczkę przerzucam, czyli będzie większa od minus 8. I teraz tak, oczywiście ta nierówność jest już prostą nierównością z wartością bezwzględną, czyli teraz ja rozbieram teraz tą wartość bezwzględną, czyli jakby rozdzielam ją na dwie części, no bo zastanawiam się, kiedy teraz to wnętrze na wartość bezwzględną będzie mniejsze od 2. No wtedy, kiedy moje wnętrze będzie mniejsze od 2 i moje wnętrze będzie większe od minus 2. Zatem mój x, jak przerzucam, będzie mniejszy od 3 i mój x będzie większy, jak przerzucam, od minus 1. Zatem wnioskuję, że mój x, nawet już bez rysowania, myślę, że widzisz, musi to być liczba z przedziału od minus 1 do trójeczki. Jest ok, ale myślimy sobie tak, no a teraz to, czy tutaj też mogę rozebrać sobie wartość bezwzględną, tak jak tam robiłam? Niestety nie. Dlaczego? Dlatego, że się pojawił minus. I teraz to jest nierówność ta taka na pomysł. Nie wpadniesz, nie pomyślisz, zrobisz źle. Ponieważ, zastanówmy się, wartość bezwzględna z jakiejkolwiek liczby, jakbym ja chciała podsumować tutaj, wartość bezwzględna jest zawsze większa lub równa od zera. To wynika z własności wartości bezwzględnej. To jest zawsze liczba większa lub równa od zera. Czyli kiedy ta liczba, oczywiście większa lub równa od zera, będzie większa od minus 8. Kiedy? Zawsze. Oczywiście, to jest zawsze prawda. Inaczej tożsamość, a zawsze prawda w matematyce oznacza x należące do liczb rzeczywistych. Czyli podsumowując tą część i tutaj co nam wyszła oczywiście tożsamość, czyli każda liczba spełniona, należąca do zbioru liczb rzeczywistych może spełniać nam tą nierówność. Ze względu na tego minusa tutaj po prostu wykrzyknik dam, bo to mi często młodzież schematycznie, po prostu jedziemy schemat, opuszcza wartość bezwzględną. W przypadku, jeżeli mamy nierówność, nawet prostą z wartością bezwzględną, ale jest ten minus, to on Cię zobowiązuje do myślenia, bo nie robisz tego tak jak tu. No zauważyłeś zapewne. Zatem podsumowując to, ostatecznie rozwiązaniem mojej nierówności jest tylko ten przedział od minus 1 do trójki. Skoro tak, to teraz my musimy odpowiedzieć na to pytanie, które liczby z spełniające tą nierówność, czyli my już nie patrzymy na początek, tylko na koniec, które liczby z tego przedziału przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2. W ogóle, jeżeli ja mówię o dzieleniu, prawda, to przez 3, żeby dawały resztę 2, to ja muszę mieć na myśli tylko i wyłącznie liczby całkowite, nie? No więc spróbujmy wypisać liczby całkowite, które tu się mieszczą. Liczby całkowite sobie wypisujemy. Minus 1 nie mieści się, bo nawet jest otwarty, czyli 0, 1, tak, 2, oczywiście, i myślimy, czy 3? No 3 też się nie mieści, więc na tym kończymy. I teraz uwaga, które liczby przy dzieleniu przez 3 z tych 3 kandydatów, bo mam 3 kandydatów, tak, to które z tych przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2? Jak 0 podzielę przez 3, no to mam resztę 0. Jak 1 podzielę przez 3, to mam resztę 1. Jak 2 podzielę przez 3, to mam reszty 2. Czyli naszą odpowiedzią do zadania będzie xik równy 2. Czyli to jest nasza odpowiedź, która uwzględnia to pytanie, prawda? Pytanie było, które spośród rozwiązań tej nierówności mają taką cechę, że przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2. To jest tylko liczba 2. Jedna taka liczba nam wyszła. Zadanie numer 4. Rozwiąż nierówność. Wygląda na proste, ale czy będzie, przekonamy się. 2 pomnożone przez wartość bezwzględną z x minus 1 jest większe lub równe od wartości bezwzględna z x plus 4 i za tą wartością bezwzględną jest jeszcze minus x. Musimy rozwiązać taką właśnie nierówność z wartością bezwzględną, tylko mój drogi, są tutaj dwie wartości bezwzględne. Jeżeli w zadaniu występują dwie obok siebie wartości bezwzględne i masz do rozwiązania nierówność czy też równanie, niestety musisz robić przypadki. Tylko spróbujmy te przypadki zrobić inteligentnie, ze względu na to, żeby za dużo tych przypadków by nie było. Ponieważ no możemy myśleć tak, że albo to będzie dodatnie, czyli większe lub równe, może bardziej sprecyzujmy, od zera. I to większe lub równe od zera, pierwszy przypadek. Albo to ujemne, drugi przypadek. Albo to większe lub równe od zera, to ujemne, trzeci przypadek. Albo to ujemne, a to większe lub równe od zera, czwarty przypadek. W tych 4 przypadkach jeden przypadek jest na pewno sprzeczny, nie wiadomo który. Dlatego też ja raczej takim sposobem nie będę robiła. Ja zrobię to sposobem, no, najszybszym możliwym sposobem, prawda? Możemy to zrobić zadanie i pamiętaj, jak masz trudną nierówność z wartością bezwzględną, albo nierówność, gdzie występują po prostu w dwie wartości bezwzględne, tak? A oprócz tych dwóch wartości bezwzględnych jest jeszcze gdzieś swobodny minus x rzucony, to już jest w ogóle prawda, no problem, dlatego musimy rozpatrzyć przypadki, tylko będziemy robić to tak mądrze. Jaka jest metoda na to? Otóż będziemy sobie wyznaczać miejsca zerowe, może w głowie, miejsca zerowe tych funkcji liniowych w tym wypadku, bo to są funkcje liniowe, x minus 1, które znajdują się pod wartością bezwzględną. To jest, miejsce zerowe jest 1, czyli 1 jest liczbą, która to zeruje, prawda? Teraz pod tą wartością bezwzględną miejscem zerowym jest minus 4. Czyli minus 4 jest to liczba, która zeruje tą funkcję, która jest pod wartością bezwzględną. I teraz co będziemy robić dalej? Otóż będziemy sobie rysować oś liczbową. Ja przynajmniej tak uczę na osi liczbowej. Na osi liczbowej zaznaczamy te miejsca zerowe. Oczywiście, no tu jest minus 4, tu jest gdzieś 1. I teraz najpierw musimy się zastanowić, jak będą wyglądały wykresy tych funkcji, które, uwaga, znajdują się pod wartością bezwzględną. Pod wartością bezwzględną tu jest funkcja liniowa rosnąca. To jest funkcja rosnąca, ponieważ przy x jest plus. Tutaj też jest rosnąca, przy x jest plus. Zatem narysuję dwie funkcje rosnące. Takie, nie wiem jaki mają kąt nachylenia, przykładowe rysuję funkcje rosnące. Tutaj oczywiście można byłoby podyskutować jeszcze nad kątem nachylenia, ale aż tak bardzo tego precyzyjnie nie robimy. Po prostu musimy tylko sobie je zlokalizować. I teraz po co ja rysuję? Bo popatrz, moja oś liczbowa została podzielona na 3 części. Tu jest pierwsza część. Teraz tu mamy drugą część pomiędzy miejscami zerowymi i tu mamy trzecią część, czyli będą 3 przypadki. I teraz w tej pierwszej części ta moja funkcja liniowa ma wartości ujemne, ta też ma ujemne. W drugiej części ta już ma wartości dodatnie, bo nad osią x, tak? A ta jeszcze ma wartości ujemne. I w trzeciej części ta ma wartości dodatnie, prawda, bo nad osią x, i ta też już wyskoczyła ponad oś x, czyli też ma wartości dodatnie. I tutaj właśnie jest ta analiza, gdzie zmieniamy znaki, gdzie znaków nie zmieniamy. Czyli Pierwszy przypadek, może tu będę rozpatrywała, pierwszy przypadek. X należy od minus nieskończoności do minus czwóreczki. Jest taka zasada, że tam, gdzie mamy wartości dodatnie, tam domykamy. Ale oczywiście to nie jest aż tak bardzo silne, ponieważ mogę też domknąć z tej strony, to nam nie zmieni rozwiązania, ale jakoś jednak trzeba tak ładnie to usystematyzować, dlatego będziemy tak robić. Będziemy domykać tam, gdzie mamy wartości dodatnie, plusy w tym przedziale. Tu mamy minusy, dlatego nawias otwarty. I teraz, jeżeli są minusy, to ja będę opuszczała tą wartość bezwzględną, ale muszę zmienić znaki wszystkie pod wartością bezwzględną, większe lub równe. I teraz tutaj też są minusy, więc tutaj też zmieniamy sobie, bo tu mamy minusy i tu w obu mamy minusy, to nieważne, prawda? Zmieniamy znaki minus x, minus 4 i minus x. No to rozwiążmy taką nierówność minus 2x plus 2 jest większe lub równe minus x i minus x to minus 2x minus 4. Popatrz jak wyszło. Minus 2x nam się skasowało i wyszło nam, że 2 jest większe lub równe od minus 4. Oczywiście jest to znowu prawda, tak? To jest prawda, zawsze prawda, bym powiedziała. Niektórzy piszą tożsamość. No dwójka jest przecież stale większa lub równa od minus 4. Czyli rozwiązaniem pierwszego przypadku jest, bo przypadki będziemy później sumować, jest cały przedział od minus nieskończoności do minus czwórki otwartej. Teraz robimy lub drugi przypadek. X należy. I teraz uwaga, ta, która miała miejsce zerowe przy minus 4, przechodzi na wartości dodatnie. Czyli będzie od minus 4 domkniętej do 1, ale 1 będzie otwarta tutaj ze względu na to, że ta ma w tym przedziale, czyli w tym kawałeczku, ma jeszcze wartości ujemne. No to będziemy teraz odpowiednio ustosunkowywać do tej naszej nierówności. Czyli tak, dwójkę przepisuję, otwieram nawias i teraz ta, która miała miejsce zerowe 1, ma w tym kawałku jeszcze minusy, czyli zmieniam znaki. Minus x dodać 1. Większe lub równe. I teraz ta, która miała miejsce zerowe minus 4, ona w tym kawałku już ma plusy, czyli nie zmieniam znaku, czyli będzie x plus 4 i minus x. No to oczywiście tu wymnażam, minus 2x plus 2 jest większe lub równe. Akurat x minus x mi się tutaj, prawda, skasowało i mam 4, czyli minus 2x jest większe lub równe, dwójeczkę przerzucam, czyli 4 minus 2 to jest 2, dzielę obustronnie przez minus 2 i mam x mniejsze lub równe, oczywiście pamiętamy o zmianie zwrotu od minus 1, czyli zapiszemy przedział, x należy. I napiszemy sobie przedział od minus nieskończoności do minus 1 domkniętej. Ale uwaga, to nie jest koniec przypadku drugiego. Ja muszę powrócić do założenia, żeby ten drugi przypadek w ogóle istniał, to ja musiałam być w tym przedziale od minus 4 do 1. Czyli uwzględniając to założenie, ja napiszę ostateczną odpowiedź, która dotyczy odpowiedzi w przypadku drugim. To będzie przedział od minus 4 domkniętej do minus 1 domkniętej i podkreślamy, bo tylko i wyłącznie tutaj będziemy brać pod uwagę od minus 4 elementy aż do minus 1, bo tu nam narzuca ten przedział. No dobrze, został nam trzeci przypadek, to ja ten trzeci przypadek zapiszę tutaj. Trzeci przypadek to będą x-y należące do przedziału już od 1, tu mamy plusy, czyli od 1 domkniętej do plus nieskończoności. No więc jak są plusy, nigdzie nie zmieniam znaków, czyli będę miała 2, otwieram nawias, x minus 1 jest większe lub równe x plus 4 minus x. No więc wymnażamy 2x minus 2 jest większe lub równe. Tu x minus x też już nam się zniweluje, czyli mamy 4, czyli 2x jest większe lub równe. Przerzucam, będę miała 6, dzielę przez 2, czyli x jest większe lub równe od 3. No to co to znaczy, że x większe lub równe od 3? Od 3 do plus nieskończoności. No, ale znowu muszę uwzględnić tutaj nasze założenie, czyli mogę napisać, że mój x, prawda, musi spełniać i to, i to. Czyli jakby część wspólną z tych dwóch przedziałów to będzie przedział od 3 do plus nieskończoności. I teraz, jak ja już wszystkie przypadki rozpatrzę, dopiero napiszę odpowiedź. Odpowiedź, która, pamiętaj, odpowiedź, jak masz zadanie z przypadkami, prawda, nierówność czy też równanie, to pamiętaj, odpowiedź będzie sumą wszystkich przypadków. Mogę to rysować, ale myślę, że nie będzie potrzeby. Czyli od minus nieskończoności sumuję do minus czwórki, ale uwaga, tu mi się skleja, jak ja to sumuję, czyli dolecę do minus jedynki i później jest przerwa. Czyli od minus nieskończoności do minus jedynki domkniętej jest suma i później jest przerwa od 1 do 3 i zaczynam od 3 do plus nieskończoności. Czyli rozwiązanie mojej nierówności w przykładzie czwartym jest suma dwóch przedziałów od minus nieskończoności do minus jedynki i od trójki do plus nieskończoności. Zadanie numer 5. Funkcja f, która przekształca zbiór liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, ja tutaj podkreśliłam, dlatego że młodzież często nie rozumie tego zapisu. Ten zapis oznacza tylko, że właśnie rzeczywiste są odwzorowane liczby w rzeczywiste. Bardzo duża część funkcji, które po prostu znasz, na przykład funkcja liniowa tak działa, funkcja liniowa, która jest na przykład rosnąca albo malejąca, tak działa, że x ma rzeczywiste, y też ma rzeczywiste. Dobra, określona jest wzorem ta funkcja f od x i tak, w nawiasie mamy wartość bezwzględną z 2m minus 1 i jeszcze minus 3 mamy w nawiasie i to pomnożone przez x dodać 5. Naszym zadaniem jest wyznaczyć wszystkie wartości parametru m należącego do liczb rzeczywistych, dla których podpunkt a. Funkcja jest rosnąca w zbiorze liczb rzeczywistych, podpunkt b miejscem zerowym jest minus 1 i podpunkt c, wykres funkcji f, jest równoległy do wykresu funkcji g, która jest określona wzorem. Wartość bezwzględna z m plus 3 pomnożona przez x i dodać 100. Każdy podpunkt będzie nam nawiązywał do innej rzeczy, ale będzie oczywiście też nam tutaj uwzględniał to, że gdzieś tam występuje wartość bezwzględna. Czyli chciałam w tym zadaniu pokazać, że wartość bezwzględna może być wsadzona gdzieś tam we wzorze funkcji, na przykład z parametrem, nie? I teraz tak, po pierwsze patrzysz sobie na tą funkcję, wiesz, że na maturze rozszerzonej Ty musisz bardzo dużo różnych funkcji umieć i musisz je umieć rozróżniać. Przede wszystkim ta funkcja to jest funkcja liniowa. To jest najważniejsza rzecz. Dlaczego liniowa? Dlatego, że ma ona postać a, które jest takie dosyć skomplikowane, ax dodać b. To jest funkcja liniowa o wzorze ax plus b, tyle że b znamy 5, a nasze a to jest takie trudne. Wartość bezwzględna z 2m minus 1 i za wartością bezwzględną minus 3 i to jest po prostu nasze a, współczynnik kierunkowy. No to teraz, skoro już wiemy i zlokalizowaliśmy, że jest to funkcja liniowa, zabieramy się za rozwiązywanie kolejno podpunktów. Każdy podpunkt będzie dotyczył tak jakby jakiejś innej informacji związanej oczywiście z funkcją liniową. Po pierwsze, funkcja rosnąca. Na pewno pamiętasz, że funkcja liniowa rosnąca jest wtedy, gdy a jest dodatnie. Zatem ja przepisuję moje a, które tutaj widzimy, i zapisuję, że ma być większa od zera. Na tą minus trójkę myślę, że będzie nam wygodnie na tą stronę przerzucić. To przerzucam i będzie trójka. I teraz opuszczam wartość bezwzględna. Jest to nierówność prosta z wartością bezwzględną. Dlaczego prosta? Bo niewiadoma jest tylko pod wartością bezwzględną. Zatem robimy tak. 2m minus 1 jest większa od trójki, albo też 2m minus 1 może być mniejsze, ale już od minus trójki. Zmieniamy zwrot, zmieniamy znak. No to przerzucając na strony, tu mamy 2m większe od czwórki, albo 2m mniejsze od, jak przerzucę, będę miała minus 2. Jak podzielę obustronnie przez 2, to będę miała m większe od dwójki, albo też m mniejsze od minus 1. I teraz albo to rysujemy, albo będziesz od razu w stanie podać przedział. Jeżeli masz problemy, to sobie narysuj po prostu. Minus jedynkę zaznacz, dwójkę i teraz m większe od 2, to są w tą stronę kreskowane, a m mniejsze od minus 1 w tą stronę. Oczywiście kółeczka otwarte, bo nie ma bądź równości. Zatem jakby odpowiedzią do podpunktu a będzie suma przedziałów. Od minus nieskończoności do minus jedynki, suma od dwójeczki do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź do mojego podpunktu a. Było polecenie wyznacz m. To wyznaczyliśmy. No jest ich nieskończenie wiele. One albo tu będą wpadać w ten przedział, albo będą w ten przedział wpadać. I zawsze wtedy moja funkcja będzie funkcją rosnącą. W podpunkcie b, czyli przechodzimy teraz do podpunktu b, tutaj oddzielimy sobie, mam taką informację, że miejsce zerowe to jest minus 1. No to co to za problem? Miejsce zerowe to wiemy, że to jest argument, dla którego wartość wynosi 0. argument, czyli za x-a w moim wzorze podstawiam minus 1, czyli otwieram nawias, przepisuję mój współczynnik kierunkowy i teraz mam razy minus 1, bo za x-a postawiam to moje miejsce zerowe, dodać 5, no i oczywiście przyrównuję do zera. Jeszcze raz powtarzam, miejsce zerowe, argument, dla którego wartość wynosi 0, więc jeżeli pod x-a postawiasz w tym wypadku minus 1, pamiętaj, przyrównujesz do zera. No to teraz oczywiście będziemy to wymnażać, tylko że minus 1 musimy z przodu napisać minusa przed wartością bezwzględną. To wymnażamy z tym i to wymnażamy z tym, czyli będzie plus 3 plus 5 równa się 0. No to tutaj przepisuję, a to przerzucam, czyli będę miała równe minus 8. Wiesz, że przy liczbach ujemnych trzeba myśleć, ale uwaga, nie może przed wartością być minusa. No to sobie pomnóżmy przez minus 1 obustronnie i mamy 2n minus 1 pod wartością bezwzględną równa się 8. No to kiedy tak będzie? No wtedy, kiedy 2m minus 1 albo będzie ósemką, albo 2m minus 1 będzie minus ósemką. To jest oczywiście znowu proste równanie z wartością bezwzględną, czyli 2m będzie się równało, jak przerzucę 9, albo 2m będzie się równało, jak przerzucę minus 7. Jak podzielę przez 2, to będę miała 9 drugich, albo moje m będzie minus 7 drugich. Czyli mi wyszły tylko dwie takie opcje, więc moją odpowiedzią będzie zbiór dwuelementowy, nie przedział. Tu nie było nierówności, jest to zbiór dwuelementowy, minus 7 drugich albo też 9 drugich. I to jest odpowiedź do podpunktu B. Podpunkt C wydaje nam się oczywiście najtrudniejszy, prawda? Dlatego, że jest mowa o równoległości. Przypominamy sobie, kiedy to funkcje były równoległe. Otóż funkcje były równoległe wtedy, przypomnę, kiedy A1 było równe A2, czyli jednym słowem, wtedy, kiedy miały takie same współczynniki kierunkowe. Czyli ja przepisuję ten współczynnik kierunkowy, tak jak go widzę, 2m minus 1 pod wartością bezwzględną minus 3 ma być równy temu współczynnikowi kierunkowemu. I tutaj też jest jakieś a. Ja mogę nazwać a1, a2, mogę tutaj dopisać a1, a2. To w niczym nie stanowi problemu, czyli to się ma równać, wartość bezwzględna z m dodać 3. Niestety jest tutaj pewien problem. Problem polegający na tym, że mam dwie wartości bezwzględne obok siebie. No jedna jest po jednej stronie, druga po drugiej, ale to nie ma znaczenia. One są po prostu jakby oddzielne i ja tu muszę rozpatrzyć przypadki. Tak jak robiliśmy w zadaniu wcześniejszym, czyli wyznaczamy sobie miejsca zerowe z tej funkcji, która jest pod wartością bezwzględną. Myślę, że tu nie trudno zauważyć, jest jedna, druga. Przyrównaj sobie do zera, jak tak szybko nie widzisz. A tutaj będzie minus trójka tym naszym miejscem zerowym. I teraz już na pewno można łatwo zauważyć, że gdybyśmy chcieli sobie to narysować, ja może takie malutkie narysuję, to będę miała tak minus trójeczkę i jedną drugą i zarówno ta funkcja jest rosnąca, jak i ta w wartości tej bezwzględnej też rosnąca, czyli będę miała sytuację taką jak w zadaniu tam wcześniejszym, że będę miała dwie funkcje rosnące. Tu mamy minusy, tu się zaczynają już plusy i tu się zaczynają też plusy. Co mi to dało? Dało mi to, że mam znowu trzy przypadki. Pierwszy przypadek u nas to będzie m należące do przedziału od minus nieskończoności do minus trójki, dajmy otwartej i wtedy widzimy, że mamy tu minusy, bo to jest ten pierwszy przedział, drugi będzie i trzeci będzie przypadek. Czyli mamy minusy jedne, minusy drugie, czyli zmieniamy znaki. Minus 2m plus 1, minus 3, to się równa, tu też zmieniamy znaki, minus m minus 3. Pamiętaj o tym, ja mówię o zmianie znaków, czy też nie, tam gdzie wartości bezwzględne odpowiednie. No i teraz sobie przerzucamy m, czyli będziemy mieć minus m, jak tu przerzucimy, to nam się skasuje, będzie minus 1, czyli m będzie równe 1. I zastanawiamy się, czy nasze m równe 1 jest ok z tym przedziałem, no bo przedział był po to, żeby wziąć go pod uwagę później w odpowiedzi. No niestety jedynka jest poza, czyli sprzeczność. Sprzeczność oczywiście z założeniem. No to robimy drugi przypadek, ja może jedno pod drugim, bo już nie mam tak miejsca, czyli bierzemy przedział, m należy od minus trójki teraz domkniętej, bo tutaj była otwarta, no to tutaj musi być domknięta, zresztą to jest związane oczywiście z tym, że tu się zaczynają plusy, do jednej drugiej otwartej. I teraz ta, która miała miejsce zerowe minus 3, ma teraz plusy. czyli ta druga. Ta pierwsza ma minusy, czyli jej zmieniamy znaki. Minus 2m dodać 1, tu będzie minus 3, to się równa, no a tej nie zmieniamy, bo ta już ma plusy, czyli będzie m dodać 3. Przerzucamy, czyli będzie minus 3m, to się równa i tu mamy minus 2, jak przerzucimy to będzie plus 2, czyli po prostu będzie 5. Podzielę przez minus 3 i mam m równe minus 5 trzecich, czyli wyciągnę całości minus 1,2 trzecie. Myślimy sobie teraz, czy jest ok z tym przedziałem. Ja tu nic nie rysuję już, nic nie zastanawiam się, tylko stwierdzam, jest dobrze albo źle. Tu wyszła sprzeczność, a tutaj minus 1,2 trzecie oczywiście mieści się w środeczku, więc podkreślimy sobie, jest to odpowiedź prawidłowa. Ale jeszcze trzeba trzeci przypadek zanalizować, więc trzeci przypadek będzie to będziemy analizować te m, które należą do przedziału od jednej, drugiej domkniętej do plus nieskończoności. I tu widzimy, są plusy, tu są plusy, czyli nigdzie znaków nie zmieniamy. Czyli będzie 2m minus 1 minus 3 równa się m plus 3. Czyli przerzucamy, to będzie m i tu mamy minus 4, przerzucam, czyli po tej stronie będzie 4 plus 3 to jest 7. Czyli myślimy znowu, czy siódemka jest ok z tym naszym przedziałem w przypadku trzecim. No widzimy, że siódemka się tu mieści, czyli też jest ok. Czyli muszę napisać odpowiedź, a na czerwono będę pisała do tego podpunktu C, że wyszły mi tylko takie m. Minus 1,2 trzecie oraz 7. Czyli znowu odpowiedzią będzie zbiór dwuelementowy. Minus 1,2 trzecie oraz 7. Na to spotkanie przygotowałam 5 różnorodnych, moim zdaniem, zadań, w których wykorzystywaliśmy w jakiś sposób pojęcie wartości bezwzględnej. Czy to rozwiązując równanie z wartością bezwzględną, czy też nierówność, czy wykorzystując wartość bezwzględną w przypadku właśnie funkcji liniowej, gdzie pojawił się parametr i trzeba było skorzystać z różnych własności funkcji liniowej. Czy też rysowaliśmy wykres funkcji, akurat funkcji homograficznej, gdzie nakładaliśmy na funkcję wartość bezwzględną i przypominaliśmy sobie, jak to wpływa na nasz wykres. Popatrz, chciałam Ci pokazać na tym spotkaniu, że wartość bezwzględna może być wsadzona praktycznie w różnorodną część matematyki. I to funkcję homograficzną, i to funkcję liniową. I to może być taka czysta wartość bezwzględna, równanie, nierówność, czy też gdzieś połączona z przedziałami, ze zbiorami. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam, są ciekawe i mam nadzieję, że pokazują Ci te zadania, jak różnorodnie wartość bezwzględna może być wykorzystywana. Zapraszam Cię już na kolejne spotkanie, gdzie będziemy zajmować się kolejną powtórką do matury rozszerzonej z matematyki, do matury, która jest tak ciężka, ale jest tak ogromna satysfakcja, jeżeli do tej matury się przygotowujesz, jeżeli wychodzą Ci zadania, jeżeli się uczysz, mega satysfakcja, a to pozwoli Ci naprawdę wybrać sobie ciekawe, fajne studia, jeżeli osiągniesz super wynik na maturze rozszerzonej, a tego właśnie Ci życzę. A zapraszam serdecznie już na kolejne spotkanie ze mną.